23. kolejka trzeciej ligi. Derbowy pojedynek na szczycie. Lider tabeli Resowia podejmowała wicelidera Stal Kvart System. Na koncie obu drużyn 41 punktów, ale Resowia ma jeszcze jeden zaległy mecz do rozegrania. Kto w tym spotkaniu zdobędzie 3 punkty, na pewno zwiększy swoje szanse na awans do drugiej ligi z pierwszego miejsca. Resowia w tradycyjnych pasiakach, w bramce z numerem 27 Tomasz Król, dwójka Rafał Pydych, piątka Wiesław Kozubek, z numerem 33 Marek Kusiak, czwórka Piotr Szkolnik, 18 Jarosław Piątkowski, z numerem 21 Kamil Walaszczyk, z numerem 30 Paweł Cygnar, z 14 Bartosz Madeja, 16 Piotr Kamiński, 19 Rafał Turczyn. Taki skład wystawił trener Resowi Tomasz Tułacz. Natomiast trener Stali Czesław Palik desygnował do gry następujący skład. W bramce z numerem 1 Grzegorz Nalepa, z numerem 22 Krzysztof Majda, 9 Wojciech Rejman, 23 Tomasz Tomasik, 7 Wojciech Krause, 15 Krzysztof Hus, 11 Ireneusz Gryboś, 10 Piotr Duda, 8 Karol Cieślik, 18 Emanuel Udo i z numerem 5 Szymon Solecki. Początek spotkania przy ogłuszającym dopingu kibiców. Widać było, że zawodnicy również czują powagę tego derbowego pojedynku, sporo nerwowej, niedokładnej gry, wiele szybujących piłek, mało precyzyjnych podań po ziemi. Pierwsza groźna sytuacja Stali. W drugiej minucie podawał Krzysztof Kuc, lewą stroną pociągnął Ireneusz Gryboś. Wpada w pole karne, ale tuż przed strzałem piłka skozłowała i na posterunku był obrońca gospodarzy. Próbował jeszcze Majda, ale piłka poszybowała wysoko, wysoko, daleko od bramki Króla. Ponownie w natarciu piłkarze Stali. Aktywny Majda do młodego Husa, który rozpęd brał nawet za linią boczną boiska. Krzysztof Hus wywalczył rzut rożny. Piłkę ustawił Wojciech Rejman, ale na pewno nie tak miał wyglądać ten stały fragment gry w wykonaniu biało-niebieskich. Jak to w derbach nie brakowało ostrych starć. Tu ucierpiał z numerem 8 Karol Cieślik, ale po interwencji lekarza wstał i kontynuował grę. Kości trzeszczały, ale tak to w derbach bywa. Ponownie Majda. Indywidualnie aż czterech rywali obok niego. W ten sposób wywalczył rzut wolny. Wojciech Rejman, egzekutor stałych fragmentów gry. Zagrał w pole karne, ale tam przytomnie piąstkował Tomasz Król. Teraz chwycił pewnie piłkę i uspokoił obrońców. W ósmej minucie w końcu zaatakowała Resowia. Z autu Wiesław Kozubek do piłki doskoczył Piotr Kamiński. Brawa za strzał z trudnej pozycji. Ale refleksem popisał się Grzegorz Nalepa. 10. minuta spotkania, nadal jest 0-0. Strzał zatrzymał się na nogach obrońców, a dobitka Piątkowskiego obok bramki Nalep. 4 minuty później. Dobry okres gry Resowi. Połowa boiska. Zagranie do szybkiego Kamila Walaszczyka. Wywalczył piłkę, strzał z lewej nogi. Kibice, niektórzy pewnie widzieli piłkę w siatce, ale futbolówka ląduje na bocznej siatce bramki Stali. Przy piłce Resowia gospodarze coraz mocniej naciskają rywala. Próbował strzelać Paweł Cygnar. Jeszcze dobitka ofiarnie bronił z numerem 10 obrońca Stali Piotr Duda. A to już 23. minuta spotkania. Rzut rożny. Zagrywa Walaszczyk. Krótkie rozegranie stałego fragmentu gry. Na jeden kontakt. Podobnie Walaszczyk. Nalepa przewracany, a piłkę do siatki pakuje Marek Kusiak. Gdy Resowia świętuje zdobycie gola, bramkarz Stali Grzegorz Nalepa jeszcze długo nie podnosi się z murawy. Dopiero sędzia wezwał lekarza. Grzegorz Nalepa musiał przyłożyć lód do głowy, tam ucierpiał w starciu, lądował na nim Kozubek, był tam też obrońca Stali, jednak sędzia nie dopatrzył się faulu, Resowia prowadzi 1-0, a na boisku zrobiło się nerwowo. Tu starcie z użyciem rąk, a to piłkarzom po prostu nie przystoi. Dlatego sędzia i Cieślikowi ze Stali, a także Madei z Resowi pokazał żółty kartonik. Chwilę potem rzut wolny i zamieszanie pod bramką Resowi. Niestety w tym tłoku trudno doszukać się pomysłu na trafienie do bramki Tomasza Króla. W natarciu Resowia. Piątkowski do Rafała Turczyna. Ten faulowany obok pola karnego. Jaki pomysł na rozegranie? Krótko, próba podania do Jarosława Piątkowskiego. Z kontrą rusza Majda. Podanie do Grybosia. Wygrywa pojedynek biegowy.
Zagranie w pole karne, tam Emanuel Udo walczył w powietrzu, ale ten pojedynek przegrał z Tomaszem Królem. 44 minuta, okazja Resowi, lewą stroną uciekał Walaszczyk, ale zdecydował się na strzał, niestety nie podawał do wybiegającego kolegi. Do przerwy Resowia prowadzi 1-0. Druga połowa zaczęła się od ataków Stali, ten strzał Rejmana wybronił Król. Widać było, że Stali zależy na tym, aby jeszcze wyrównać na początku drugiej połowy. Kolejny pojedynek powietrzny, tutaj górą bramkarz Resowi. Uciekają kolejne cenne minuty przy piłce Rejman. Dużo miejsca, próbował minąć Wiesława Kozubka. Futbolówka poszybowała w kierunku narożnika bramki, ale Król popisał się paradą i tylko rzut rożny dla Stali. Znowu przy piłce Resowia i ostre starcie. Sędzia miał sporo pracy w tym pojedynku, ale wiadomo, zarówno kibicom na trybunach, jak i piłkarzom udzielały się derbowe emocje. Tu próbował Karol Cieślik, ale nad poprzeczką. Utrzymać trzeba! Nerwowo reagował również Tomasz Tułacz. Słychać było wyraźnie, utrzymać wynik. To kolejna szansa, tym razem Sonko Mamadou podawał do Udo. Gdyby ten strzelał od razu, można było zaskoczyć obronę i bramkarza Resowi. A tak nadal 1-0 dla Resowi. Nie wykorzystałem sytuacji w piłce nożnej, po prostu się mszczą. To kibice doskonale o tym wiedzą. I tak się stało w 85 minucie. Zabawa z piłką w narożniku niespodziewanie otworzyła drogę do bramki Stali. Ruszył Piotr Kamiński i przy biernej postawie obrońców nie miał problemów z pokonaniem Nalepy. 2-0 dla Resowi. Radość kibiców Resowi. Popatrzmy jeszcze raz, mimo asysty Szymona Soleckiego. Pada gol, Grzegorz Nalepa miał uzasadnione pretensje do kolegów z drużyny. Stal nie miał już nic do stracenia, musiała odkryć się, by zaatakować. Kolejna kontra Resowi ostatecznie podcięła skrzydła Stali. Lewą stroną pociągnął wprowadzony chwilę wcześniej Mariusz Wiktor i nie zmarnował okazji. W 88 minucie Resowia prowadzi już 3-0. Do końca spotkania nic się już nie zmieniło. Resowia zgarnia 3 punkty i umacnia się w fotelu lidera. Na jej koncie 44 punkty. Warto dodać, że to pierwsze od 13 lat zwycięstwo Resowi w derbach na własnym stadionie.